Witamy wszystkich wieczorową porą. Miejmy nadzieję, że dzisiejszy mecz na stadionie Etihad będzie obfitował w to, co lubimy najbardziej. Mnóstwo bramek i świetne akcje. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Podobnie jak Państwo liczymy, że będziemy świadkami niezapomnianego spotkania. Myślę, że wszyscy ostrzyli sobie zęby na wielkie spotkanie. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. A na taką jedenastkę postawiła dziś ekipa gospodarzy. W bramce wystąpi Iker Casillas, Jude Bellingham oraz Benjamin André zagrają na środku pomocy. W ataku zobaczymy Alvareza. Było tam przewinienie, ale jednak sędzia pozwala dalej grać. Ronaldo. Jeremy Doku. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty faul i rzut wolny. Wszyscy chyba zastanawiają się, z jakiej strony pokaże się dziś Lewandowski. Czy swoją grą poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Trzy trafienia w trzech ostatnich meczach pokazują, w jakim jest gazie, a gdy gwiazda tego formatu jest w formie, to nie ma rzeczy niemożliwych. Piłka poza boiskiem. Gra wznawiana od bramki. Bright. Odważna i co najważniejsze, skuteczna gra w obronie. Rodrigo de Paul. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskają. Robert Lewandowski! Proszę bardzo, świetny strzał. Aż szkoda, że ciut za wysoko. André. Traci piłkę po tym doskoku. Dobrze, teraz Ronaldo na dobie. Zapowiadała się dobra akcja, no ale niestety. André. Sędzia liniowy sygnalizuje, że mamy out. Uwaga, mocny pressing. O, i to był książkowy odbiór piłki. Lewandowski. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. Może teraz będzie szansa. Pudło, proszę Państwa. Zagrożenia nie było. Eden Hazard. Może być groźnie. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Jamal. Lamine Jamal, okazja.
Diatou Diani. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie. I mamy przechwyt piłki. Próbuje szczęścia. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Rodrigo De Paul. Zatnicy świetnej jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Sędzia zakomunikowała gwizdkiem, że czas przerwy dobiegł końca. Piłka w grze. Na skrzydle jest sporo przestrzeni, może zaatakować. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Eden Hazard. Ależ teraz przegląd pola. Robert Lewandowski. Hup, stracą piłkę. I zaczynamy z linii bocznej. Dobre teraz zagranie na przedpole. Kibice wstają z miejsc. O, naprawdę, dobra obrona. Krótkie rozegranie stałego fragmentu. Déjà vu, bo zaraz wznowienie zrobię. Trybuny wyraźnie ożyły. Nareszcie sytuacja, która może dać prowadzenie, może przełamać impas. Czy to wykorzystanie? Ach, dobry strzał głową, ale jednak zabrakło naprawdę niewiele. Jamal przerwał atak rywali. Są coraz bliżej przeciwległej bramki. Tu może być groźnie. Nie jest to jak na razie udany występ Roberta Lewandowskiego. Rozczarowująca pierwsza połowa. W pierwszej połowie nie udało się pokazać za dużo pozytywów. Braki były widoczne. Czas wziąć się do pracy. Musi teraz bardzo uważać. Sędzia widziała przewinienie, ale pozwala grać dalej. I obrona teraz ograna. Podanie do Diani. Czy trafi do siatki? Odpalił teraz niesamowitą rakietę, ale zabrakło dobrych współrzędnych. Żółta kartka za to zagranie. Słuszna decyzja. Sędzia musi panować nad meczem. I tracą piłkę Hoops. Może dobrze dograć. Pokazują się na pozycjach. Czy ta okazja da prowadzenie? Piłka leci daleko od bramki. Nie przyłożył się do tego strzału. Szkoda, bo na pewno dałoby się to wykonać lepiej i może byłaby z tego strzału jakaś korzyść. Rodrigo De Paul. Eden Hazard. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Nadal mamy remis, ale coraz bardziej naciskamy. Spokojna teraz interwencja. Bez trudu sobie tutaj radzi. Statystyki są nieubłagane, to ta drużyna po prostu nie stwarza sobie dogodnych sytuacji. Niby uchodziła za faworyta przed meczem, ale zupełnie nam tego nie potwierdza. Moim zdaniem brakuje tutaj przed szansą Cristiano Ronaldo. Iker Casillas teraz świetnie broni. Rzuca w okolice 11 metra. Uderzenie, poprzeczka i piłka w grze. Spodziewaliśmy się emocji w końcówce tego meczu, no i proszę, mamy je. Wynik remisowy, szansa na prowadzenie, a piłka ląduje na obramowaniu. Ten pech nie powciął im skrzydeł, ponownie są przy piłce. A to Hazarda. Wyjaśniona sytuacja, dobra interwencja w bramce.
co też się tutaj dzieje? Wszyscy kibice zerwali się z miejsc. Do końca już niewiele, ale przy takim dopingu liczymy na to, że nie zakończy się remisem. Prostopadłe zagranie teraz, będzie niebezpiecznie. Uwaga, będą prowadzić. Tak, proszę Państwa, mamy gola. Kto wie, czy nie da wagę zwycięstwa. Zanosiło się już tą kunerem i za tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szale zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca? Spójrzmy jeszcze raz na tę akcję bramkową. No właśnie, ta dwójka znalazła się na zupełnie czystej pozycji. No niebywałe. Gołym okiem widać, że niewiele można było zrobić przy takiej przewadze. Może poza dopytaniem się, co w tym czasie robiła obrona. Najpierw gra została puszczona, ale teraz sędzia wraca do tego faulu i pokazuje żółtą kartkę. Tak, dobre sędziowanie. Z jednej strony granie traci na płynności, a z drugiej przewinienie nie uchodzi na słup. Ostatnia szansa na wyrównanie w tym meczu. O ile ta akcja się powiedzie? Podejście wyżej, odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. I Inigo Martinez. Pani sędzia gwiżdże po raz ostatni. Miejscowa ekipa musi uznać wyższość przeciwnika. Dobry występ został skwitowany zwycięską bramką w ostatnich minutach spotkania. Ostatecznie czas zagrał na ich korzyść.